może wcześniej niż my się nawet spodziewamy. Pan Zbigniew tutaj mi przywołał, właśnie mówiąc o tym, jakie są problemy rolnictwa w Europie, o czym w tej organizacji rolniczej COGECA się dyskutuje. Otóż właśnie w kampanii wyborczej wystąpił pan minister Rostowski, minister finansów, no jakby nie było, kluczowy minister gospodarczy polskiego rządu, który między innymi odpowiada za politykę celną. I ten minister powiedział, że dzięki wejściu do Unii Europejskiej polscy rolnicy nie mają problemu z konkurencją światową, bo są chronieni wewnątrz Unii. Taka niekompetencja, takie głupstwo niesłychane, że to się w ogóle nie mieści w głowie. No jest dokładnie odwrotnie. My sobie w Unii, wewnątrz Unii, w konkurencji radzimy znakomicie. Tu większych problemów nie ma. Natomiast problem jest, że Unia poznosiła ochronę celną i na rynek europejski napływają towary z całego świata. I to jest tak naprawdę problem. I jeżeli ten minister finansów, który odpowiada za politykę celną, jedzie do Brukseli na Radę Europejską, gdzie się o tych sprawach dyskutuje, no to on tego nie rozumie, on tam nie zabierze głosu, on po prostu się w tej sprawie nie wypowie. On nie powie, że my powinniśmy chronić rynek europejski przed nieuczciwą konkurencją światową, bo on w ogóle nie wie, że taki problem istnieje. No niestety w takich rękach jest dzisiaj polska polityka i to trzeba naprawdę zmienić jak najszybciej, bo pan przyjechał z Londynu, ale kompletnie niezorientowany w realiach polskiej wsi. Kolejne zaniedbania rządu, jeśli chodzi, to na pewno ma duży wpływ na rynek zbóż, sprawa środków ochrony roślin. Niekontrolowany napływ z Azji, z Chin. Środków ochrony roślin, czyli państwo tutaj nie potrafi zabezpieczyć właściwego funkcjonowania tego rynku. Dlatego też ważne dla producentów czy dla rolników, żeby jednak korzystali z firm sprawdzonych, które mają... Tu chodzi o oszustów, tak? Podrabiane środki ochrony roślin. Wzrasta jednak udział na rynku tych środków. Jest to na pewno, jest to 10% na pewno do 10% z tego, co się szacuje. Pamiętajmy także i środki chemiczne, czyli te substancje chemiczne, które napływają, można zakupić w bardzo dobrych cenach właśnie takiego pochodzenia, gdzie możemy się domyśleć. Jak lekarstwo. Czy tak samo i nawozy, bo to tak w zasadzie wszystko wygląda, że jedno z drugim mamy wolną, w cudzysłowie powiem, amerykankę, jeżeli chodzi o nasze kraje tutaj unijne. Natomiast te kraje osienne, które funkcjonują bardzo dobrze z rynkami wschodnimi, no one potrafią i znajdują bardzo dobre rozwiązania i trafia to widać po polach, widać po różnych sprawach, czytając pisma branży typowo rolniczej, ile jest zapytań rolników, bo kupili środek chemiczny, który coś poparzył, tak? Czy spalił totalnie. Został nawóz, jakiś azot, czy nawóz inny zastosowany, który też nie przyniósł działania, albo też się wydarzyło coś totalnie niszczącego tą uprawę. I takich sytuacji mamy dużo. Nie potrafimy sobie chyba też do końca z tym poradzić. Ja bym chciał tutaj... Ktoś po prostu sobie z tym nie chce poradzić. Cały czas też chciałbym pociągnąć temat kompetencji, jest na tej wsi... kompetencji ludzi. Tak? Kompetencji ludzi, którzy mogą mieć naprawdę bardzo duży wpływ na to, co będzie się działo w naszym otoczeniu. I ludzi z naszego otoczenia. Ja tutaj też apeluję do partii i rządzących, i poza rządem, ale uczestniczącym w bieżącym życiu, żeby w momencie, kiedy wygrywają wybory, obojętnie kto je wygrywa i kiedy je będzie wygrywał, żeby ludzi, którzy mają zajmować się rolnictwem, nie brali ze swojego otoczenia politycznego, bo to przynosi efekty, bo możemy się cofnąć 10 lat, 15 lat, 5 lat i każdemu wytykać, że popełnił błędy. I bardzo często mówimy o tym, że byli to ludzie niekompetentni. Ale dlaczego? Dlatego, że są to ludzie, którzy są wyciągnięci z jakiegoś koszyka danego ugrupowania, bo jest może zbyt duże ryzyko. Nie wiem, na czym to polega, tak? Bo... Muszą być silne związki, organizacje związkowe. Muszą być, ale czy my nie jesteśmy coraz mocniejsi? A jeżeli nie będzie związków, silnych związków, organizacji rolniczych, a będą tylko same partie, to partie będą robiły tak, jak Platforma robi, po prostu rzuciła rolnictwo na wolny rynek i rajtuj się, kto może. No ale proszę też potwierdzić,
jeśli do tego, ale proszę też my nie potwierdzić... możemy się mieszać w to, w partię, co, kogo partie tam sobie wybierają, czy nie wybierają. Jeżeli będą silne związki, jeżeli my jedziemy do Brukseli, mamy silny związek i potrafimy, za nami stoi rząd, bo to też jest ważne. Ja wiem, jak my negocjujemy i wiele krajów się wypowiada, bo rząd ma takie i takie stanowisko, powiedzmy, szczególnie francuskie, powiedzmy, czy niemieckie ostatnio słyszałem. To inaczej negocjacje wyglądają. A jeżeli oni wiedzą, że u nas rząd olał nas, a my tylko jeździmy tam, próbujemy się przebić i te swoje dopłaty, to wszystko wyrównać, to, żebyśmy mieli przynajmniej takie samo, jak oni mają, to oni się z nas śmieją. A mówi, a co wasz rząd robi w tej sprawie? Mówi, stanowisko rządu, myśmy nie słyszeli stanowiska polskiego rządu. I tu jest problem. To nie mówmy to, że, bo jeżeli będą związki naciskały na partie i to wtedy partie się będą z nami liczyły. Ja nie chcę, mi jest obojętne, kto będzie w danej partii, czy ministrem, czy tym. Ja chcę, żeby on rozumiał problemy rolnictwa, żeby się na tym znał, jeżeli się nie zna, to żeby miał odpowiedniego doradcę, żeby mu doradził. Nie tak jak pan Komorowski mówi, że załatwiliśmy, no, że to... dopłaty są już załatwione na 2013. Panie Zbigniewie, szanowni państwo, tak, panowie, tak odpowiadając też na to pytanie tutaj dla pana Rafała, no niestety ta arytmetyka i ta rzeczywistość jest taka, że wygrywa jakaś partia te wybory, no i młode wilki są gotowe. No nie po to ten człowiek roznosił te ulotki, pracował w sztabie wyborczym, jeździł swoim samochodem, dzwonił ze swojego telefonu, żeby teraz nie został jakimś tam prezesem czy dyrektorem, prawda? Panie redaktorze, tak myślę, to niestety że wygląda. Przede wszystkim, na pewno kadry mają znaczenie, ale przede wszystkim powinien być plan działania. No, ja już od 3 lat dopominam się od Polskiego Stronnictwa Ludowego programu działania tego rządu, chociażby w obszarze środków ochrony roślin, środków chemicznych. Jest problem na rynku, są tak zwane podróbki. Jaki rząd ma plan, żeby z tym walczyć? Niech ktoś z rządu wyciągnie dokument i powie, w tym zakresie to my chcemy zrobić to, żeby to ograniczyć, bo wiadomo, że zlikwidować się patologii nie da. Ja zgadzam się z panem tutaj prezesem, że trzeba ludzi kompetentnych, ale po to są też partie, żeby w czasie opozycji, tak jak my to robimy, mamy zespół pracy państwowej, pracujemy nad programem, udoskonalamy ten program, bo program w zasadzie mamy, negocjujemy, współpracujemy z różnymi podmiotami, instytucjami, żeby dokonać takich zapisów, że w przypadku, jeśli społeczeństwo powierzy zarządzanie, powiedzmy, rolnictwem, to powinniśmy już wiedzieć od samego początku, co robić w poszczególnych obszarach, czy to na rynkach, jak działać i co robić. Do tego dobierać ludzi, no, panie ministrze, no, tak tych, którzy chcą ten program realizować, bo panie to też... Ta koalicja tak, działa bez programu, zupełnie. Nie do końca nie to, żebym tak chwalił, ale pamiętam rządy Prawa i Sprawiedliwości, gdzie no ja jako dziennikarz po prostu wiedziałem, co się stanie za miesiąc, za pół roku, jaka będzie powołana instytucja, na co już są środki przeznaczone, po prostu wiedziałem. Wiedziałem, że otworzę sobie tutaj na za 2 lata jest planowane to i to. I widzę, że już jest osoba powoływana, jedna osoba już jest szkolona do tego. Natomiast tutaj ale widzę, że związki, zupełnie tylko jak do pożaru się jako związki właśnie napisali pisma do wszystkich partii, które są w parlamencie. Z taką prośbą, chcielibyśmy się spotkać i porozmawiać o programie rolnym. Czyli tak jak pan powiedział przed chwilą, że chcielibyśmy wiedzieć, co nas jakby czeka, nie wiem, za pół roku czy za rok. Przecież partia, przychodząc do władzy, ma jakiś tam program, jakąś wizję, co zamierzałaby w tym rolnictwie robić. I my jako związkowcy chcieliśmy to wiedzieć, bo jedziemy, czy negocjujemy. Przecież my nie chcemy walczyć z rządem. My chcielibyśmy go wspierać, ale żeby on reprezentował autentycznie nasze interesy. Okazało się, że taką propozycję, powiedzmy naszą propozycję, odpowiedziało tylko Prawo i Sprawiedliwość. Tylko prezes Kaczyński się z nami spotkał, dyskutował nawet dwukrotnie, jeszcze zanim się odbywały te wybory prezydenckie, czyli dużo, dużo wcześniej i przedstawił program, zresztą program pisowski my znamy, bo przecież jest opublikowany i my znamy i jeszcze trzeba powiedzieć, że tak jak tu jeden z kolegów powiedział, że nawet to jest taki program jakby na 10 lat, bo żeby go zrealizować nie ma możliwości, żeby w ciągu jednej kadencji, ale nie odpowiedziała ani partia PSL, która jest współrządząca, nie odpowiedziało SLD i nie odpowiedziało partia rządząca Platforma Obywatelska. Znaczy... Raz w ogóle nie na co się... nie odpowiedziała? Znaczy, żadnej odpowiedzi nie mamy. Odpowiedzi z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u dostaliśmy, że możemy w sprawach rolnictwa dyskutować z ministrem rolnictwa. Myśmy chcieli dyskutować z szefem partii, z partią, urzędnikiem. To ładnie się zostali potraktowani. A pan mówi tutaj, że polityków. Politycy nie chcą rozmawiać z rolnikami. Pan Zbigniew przywoła mi w pamięci taki właśnie, mówiąc o Platformie, taką próbę wejścia Platformy na wieś. Pewien poseł z Lublina, nawet nie wymienię jego nazwiska, bo ostatnio mówi tak straszne rzeczy, że nie jest godzien, żeby jego nazwisko powtarzać publicznie. To on miał propozycję, żeby
w tej kryzysowej sytuacji rolnicy pędzili bimber. To jest wyjście. Słyszałem to. Też słyszałem. To było wyjście, to była propozycja tego pana. Ale tutaj chcę powiedzieć... To jest policzek. Tak. Chcę powiedzieć też o pewnym takim wydarzeniu, które będzie testem dla tego rządu, jakie są jego intencje w sprawach rolniczych, ale nie tylko rolniczych, bo to jest szerszy problem niż samych rolników. GMO, o którym tu wielokrotnie dyskutowaliśmy. Otóż po naszych długoletnich walkach Komisja Europejska podjęła decyzję idącą w dobrym kierunku, a mianowicie zmieniła nawet nie prawo, tylko interpretację, swoją interpretację prawa i uznała, że każdy kraj członkowski, jeśli chce, może zabronić stosowania upraw GMO. Tu chodzi przede wszystkim o tą kukurydzę, czyli, może następne. Krótko, tak. Panie pośle, czyli pan minister, wystarczy jeden podpis. Wystarczy jeden podpis. No, tam trochę jest sytuacja o tyle skomplikowana, że w naszej ustawie niestety nie ma przepisu, który był prowadzeniem ministra do takiego zmiany jednym podpisem, ale to ustawę można zmienić. No, ale w każdym bądź razie.